Doberek. Witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Oxygen Not Included. I na początek możemy sobie patrzeć na te potężne generatory na węgiel oraz na trawaldo rafinującego ropę naftową. No dobra, ale wracając. Dzisiaj chciałbym się zająć tym, co się tutaj dzieje, ale to za chwilę. Problem jest w tym, że woda nam się tutaj kończy, jak widzicie. Nie wiem do końca dlaczego. Bardzo mało i tej mamy, jak widzicie, tutaj już zaczyna powoli ubywać i to jest problem. Nie wiem dlaczego do końca, bo ostatecznie aż tak dużo tej wody nie używamy. Także to jest ciekawe. Ostatecznie można by też... Tak, wiecie co, ja chyba po prostu... Bo ta woda teraz się w tym momencie marnuje, więc ja wolałbym, żeby ona się nie marnowała. I tak, cancel deconstruct i to w takim razie będzie szło w taki sposób. Może niekoniecznie tak, tylko bardziej tak. I tutaj będziemy mieli tę maszynkę do oczyszczania ścieków, czy tam po prostu brudnej wody, co nie? Albo... No i tutaj mamy taki pewien dylemat, co by z tym zrobić? Bo nie mamy za bardzo jak tutaj przenieść na górę tej wody? Zdecydowanie nam tego brakuje, jakiejś tej drogi, bo... No tutaj idzie cała brudna woda. Tędy, ale to ona idzie stąd. Wiecie co, to ja myślę, że moglibyśmy technicznie rzecz biorąc stąd wszystko to, bo tutaj po prostu bardzo rzadko ta woda leci, także po prostu wywalimy to wszystko tutaj, co się znajduje. Ta brudna woda, która tutaj będzie, będzie po prostu leciała na podłogę i to jest myślę całkiem niegłupie rozwiązanie. Tylko tutaj musimy powstawiać wyloty cieczowe, bo to nie będzie płynąć. Tak mi się wydaje, że to nie będzie płynąć z tych carbon skimmerów. A szczerze mówiąc, te carbon skimmery też mógłbym tak naprawdę wywalić. Bo zwróćcie uwagę, że to jest tylko kwaśny gaz i zanieczyszczony tlen wszędzie i chlor. Więc nie jest to zbyt duży problem. Mógłbym je tutaj powstawiać. I tutaj. Bo tutaj też jest po kilka kilo na klatkę. Ale zdecydowanie się zmniejszył poziom tego dwutlenku węgla. Jak widzicie, teraz jest to około 3,5 kilo na kratkę, także bardzo fajnie, głównie przez te maszynki, które tutaj postawiłem, to jest między innymi jedna i one działają bardzo, bardzo wydajnie. No i też podłączyłem to tutaj, jak widzicie, do wody, także teraz to będzie tej elegancko temperaturę obniżać. To jest zresztą w poprzednim odcinku już zrobiliśmy, ale jak widzicie, było te około minus 45 stopni, teraz minus 57, także bardzo ładnie. I między innymi też to będzie powoli, ale jednak tutaj obniżyć temperaturę w tym miejscu, poprzez obniżenie temperatury w tym miejscu, przez co tutaj będzie coraz niższa temperatura. Mamy też 600 kg szkła już, także to jest bardzo, bardzo porządna liczba. Dobra, teraz już się nie będzie wylewać. Myślę, że może po prostu jakoś tędy pociągnąć tę wodę. To jest całkiem niegły pomysł, tak sobie myślę. Albo to może przenieść, patrzcie, to jest bardzo ciepło, ale to nie przeszkadza tym roślinkom, bo one mogą mieć do 85 stopni, więc idealnie, bo ta woda tutaj, ona ma po 60 stopni i to jest bardzo, bardzo fajna temperatura. No to ja bym to jak, no widzicie, tutaj się robi taki problem tak naprawdę. W taki sposób jakoś by to pociągnąć, zobaczmy. Czy to by miało sens, żeby tak to pociągnąć? Teraz tutaj by to szło... To lepiej tego nie robić, bo to jeszcze taki makaronik zrobił. Ja nie chcę tego jeszcze bardziej pogarszyć, bo to już jest taka masakra, że ja wolę tego... Ja się tego boję, co tutaj się dzieje z tą wodą. Naprawdę za dużo tego jest. I nie wiem za bardzo, co z tym zrobić, bo nie mam też jak tego poprzestawiać. Więc ja myślę, że możemy to pociągnąć bardziej z tej strony może. Zobaczmy, tylko to byśmy musieli w taki jakiś sposób. I widzicie, teraz będziemy tutaj musieli drabinę też budować. Nie wiem jeszcze co zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Zastanówmy się, prawda? Użyjmy mózgu. O, jasne, mi tak ja głupi jestem. No oczywiste, przecież nie musimy tego dostarczać wszędzie. Ty wystarczy, że odetniemy stąd. Stąd wystarczy, że odetniemy wodę, bo to bardzo dużo wody pobiera, także ta woda będzie szła po prostu do ropy. I zrobimy to tak, że... Okej. Coś w tym stylu. I teraz tutaj też taki most. Czekajcie. Zrobimy to o tak, żeby to już tutaj płynęło dokładnie. I teraz... No dobra, i teraz może być. I teraz sobie zrobimy coś w tym stylu, zrobimy sobie te płytki, tylko włączmy ten overlay, dobra.
Zrobiłem sobie w tym miejscu płytki, teraz tutaj, gdzie to jest, to było w narzędziach, nie? Nie, to było w refinement. Odsadzasz dowody, właśnie. A, tylko jeszcze muszę ten termin rozwalić, dobra. I to swoją drogą źle postawiłem, to powinno być w taki sposób, także to też w takim razie. Ciach, 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 wywalcie te dwa w takim razie. I stawiamy tutaj w taki sposób, dobra. I teraz to będzie odsadzasz wodę. Mamy tutaj prąd, mamy. I woda, która będzie tutaj, ta brudna woda będzie tutaj odcedzona i będzie szła wszędzie tutaj, tutaj będzie ona przerabiana na ropę, znaczy no, ona będzie używana do wydobywania ropy, przez to będziemy dużo mniej wody zużywać. I teraz tutaj sobie zrobimy to, odcinający zawór do cieczy, tylko no właśnie, to jest taki problem, że to idzie wzdłuż drabiny, więc nie możemy tego na drabinie postawić ani na rurze strażackiej, ani na tej tubie, więc to jest całkiem problem. A rurę strażacką wolę zachować. Co prawda oni już jej praktycznie nie używają, a ona dalej jest bardzo przydatna, jak na przykład muszą przejść powiedzmy stąd, dotąd, no to jednak może się to jeszcze przydać. Myślę, że postawimy to po prostu tutaj i tutaj będzie coś takiego teraz. Ciach, ciach i teraz jest najgorsza rzecz z tego wszystkiego. A w sumie nawet nie, no kurde, co ja dzisiaj nie potrafię myśleć, naprawdę, jak ja dzisiaj po prostu tak głupio myślę. Robimy tutaj coś takiego, zostawiamy to wszystko normalnie. Tutaj przecież to możemy zrobić jak gdyby nigdy nic, co nie? Oje, no ale ja czasami naprawdę nie myślę, kompletnie czasami nie myślę. Dobra, zostawiam to tutaj. I tutaj odczynisz, aha, dobra. Tutaj też jest drabina. No tak, no to będzie problem, ale to nam będzie też rozwiązać jeden problem, bo teraz tutaj mam bramkę not, także jeśli to nie będzie. Dobra, to jest to czekajcie, ja zawsze muszę pomyśleć, zanim to zobaczę, nie wiem, tak nic nie zrobię. Wysyła czerwony sygnał, jeśli jest pełny. Dobra, no to ciągniemy tak kabel w takim razie w ten sposób. Albo może tak, żeby ładniej to wyglądało w taki sposób. Może niekoniecznie tak, tylko jakoś tak. Dobra, bo tutaj będzie nasza maszynka do odsycania. Refinement, możemy już postawić ten odsycacz do wody. Okej, okay, tylko tutaj tak, dobra. I teraz ta woda czysta będzie szła w tę stronę. Będzie szła później jeszcze tam dalej na dół. I teraz już to powinno działać, przynajmniej mam nadzieję, że będzie działać. Jeśli będzie działać, to będę zadowolony. Dobra, i oni sobie zbudują, wracając tutaj. Jak widzicie, zbudowałem tutaj taki system. Jest to system do przerabiania stali. To będzie tutaj najprawdopodobniej w tym miejscu będzie stal, w tym miejscu będą inne metale. I jak to będzie działać? Zwróćcie uwagę, co to są za rury. Te rury są jakoś strasznie dziwnie zbudowane, co nie? To są rury przewodzące, rury promienne, zwał jak zwał. One, jak wiecie, bardzo przewodzą ciepło, co nie? One bardzo, bardzo dobrze przewodzą ciepło, tym bardziej, że są zbudowane z miedzi, a miedź jeszcze bardziej, jeszcze lepiej przewodzi ciepło. I teraz, jak wiecie również, to podgrzewa ciecz niemiłosiernie i możemy to wykorzystać, aby tworzyć w tym wypadku parę wodną, ponieważ to oddaje ciepło, wyrównuje się tej temperatura, bo to wyrównuje temperaturę między cieczą w rurach a całym otoczeniem. I wsadzimy tutaj najprawdopodobniej paliwo również, albo ropę naftową, zobaczmy, które jest lepsze. Bo nawet nie zwracamy na to uwagi, tutaj mam paliwo. Paliwo wyparowuje przy 500 stopniach, ropa naftowa. Czekajcie, sprawdźmy przewodnictwo cieplne. 2, ropa naftowa wyparowuje przy 400 i też ma 2, więc najprawdopodobniej tam wsadzimy paliwo. To paliwo, jako że ma bardzo wysoką temperaturę odparowania, to nie będzie aż takiego ryzyka, że ono jak gdyby nigdy nic tutaj odparuje. Będzie tutaj oddawać całe swoje ciepło, będzie wyrównywać temperaturę, tego jest wystarczająco dużo, żeby to wyrównało temperaturę. I po pewnym momencie, jak to wystarczająco tu grzeje tę wodę, to będzie tutaj bardzo cieplutko, przez co ta woda odparuje i te turbiny będą mogły działać, nie? Bo to musi być 125 stopni przynajmniej ta para wodna, żeby taka turbina mogła działać.
I w tym wypadku mam tutaj dwie turbiny, bo są również dwie rafinerie metalu. I nie będziemy musieli do ochłodzenia tej wody, nie będzie nam potrzebny klimatyzator cieczowy, który jak widzicie bardzo dużo pali, 1200 W, a już sama ta rafineria pali 1200, także bardzo to jest drogie. Ale minusy tego będą takie, że nie będzie tej chłodzenia tego, nie? Ta rafineria metalu nie będzie chłodzona, bo ta ciecz, która będzie tutaj, już po schłodzeniu, ona będzie miała co najmniej 125 stopni. Więc to będzie zdecydowanie problem. Aczkolwiek w razie czego możemy też po prostu zrobić osobny system chłodzenia. Moglibyśmy nawet tutaj wstawić po prostu drugi klimatyzator cieczowy, bo ten klimatyzator cieczowy będzie do chłodzenia tych turbin parowych, więc drugi moglibyśmy sobie jakoś tutaj wstawić nawet. I to by nie był problem i on by działał tak, żeby chłodzić te tutaj. Bo to też tam 16 kg DTU na sekundę produkuje, także no nie jest to aż tak dużo, ale też trzeba się z tym liczyć. Jasny gwint, patrzcie, to jest miedź, która ma 200 stopni. No okej, okay. A tutaj co? Skarmak mu. A, to dlatego to nie działało. Tutaj też mamy wulkan złota, dokładnie. I nie jestem pewien, czy on działa. Z tego co widzę, to on działa, ale... Wykupkał 175 kg złota i już nie chce działać ani sekundy dłużej, więc wydaje mi się, że to przez to, że jest zalane. Spróbujmy to rozkopać, woda się zleje. Ale wtedy też tutaj będzie znowu bardzo ciepło. Na szczęście to jest odchłanit, także to ciepło będzie przechodziło najwyżej tutaj. Tutaj mamy gejzer dwutlenku węgla i to jest 35 kg dwutlenku węgla. Także to też troszeczkę atmosferę tutaj ochładza. No i tutaj jest jeszcze niewielka dziura, ale to nie będzie aż tak bardzo przepuszczać ciepła. Ale to też nam będzie tutaj tworzyć problem w postaci tego, że tutaj będzie bardzo ciepło w tym miejscu. Jeszcze tutaj, jak widzicie, sprzątałem, bo tutaj zlała się słona woda i... O, patrzcie, tutaj jest na przykład 1000 kilo, bo tego jeszcze nie zbudowali. Ta słona woda zlała się stąd, jak widzicie, i jest ten mały problem, bo musimy pozbyć się stąd wszystkich materiałów, jakie będą w środku, bo na przykład dajmy na to taki fosforyt. Jest to jakiś fosforyt w pobliżu? No nie, bo to jest akurat... Bo to akurat budujemy w lodowcu, ale patrzcie, na przykład taki fosforyt, jak sobie klikniemy gdzieś tutaj, fosforyt bardzo, bardzo, bardzo niskiej temperaturze się topi. Wiem, to jest 250 stopni, ale to jest wciąż całkiem mało i do tego odparowuje przy 280 stopniach. Także wtedy powstają pary fosforu, nie? I to by nam zakłócało pracę tych przyjemniaczków, bo tutaj musi się składać atmosfera z czystej pary wodnej, tutaj nie może być niczego innego. Więc taka sprawa i muszą tutaj też właśnie wszystko wynieść. Bo nawet taki kamień, może nie kryje taki granit na przykład, bo granit... A nie, przed stopniach tylko? To nie jest jakiś bug? Czekajcie, skała magmowa Wilu na przykład. Zobaczmy. Skała magma przy 1400, wiem dlaczego to jest tak. No niech będzie, ale... O, mam tutaj też sól na przykład. A sól przy ilu? No 799 stopni. Także to nie są temperatury, które będą nawet osiągalne w tym miejscu, ale wiecie, o co mi chodzi. Drogą jasny gwint, czemu to jest tak ciepło w tym miejscu? Oni, tak mi się wydaje, że oni te drabinki po prostu zbudowali z jakiejś skały magmowej, która ma 300 stopni, dlatego. Albo po prostu dwutlenek węgla, który był tutaj, przeszedł tutaj też możliwe. I zastanawiałem się też, żeby zrobić tutaj takiego cuba, który by, no właśnie, jak on by szedł? On by szedł jakoś tak. Później tutaj dołem, no i tutaj się robi problem, bo on nie może jakoś tak zrobić. Chyba, że po prostu by się tutaj kończył i tutaj byśmy mieli nawet całkiem niezły skrót, ale wolę nie. Wolę na razie tego nie robić, bo najbliższy transit tube dock jest tutaj, więc oni tutaj muszą przyjść tylko tyle co tak, siup i tutaj już są. Także nie wiem, czy jest sens coś takiego budować. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, bo to jest bardzo ślisko, jeśli chodzi o całą automatykę i tak sobie pomyślałem, że przecież tutaj nie musimy tego aż tak komplikować, co nie? Tutaj wystarczy, że zrobimy sobie dwa klimatyzatory gazowe i myślę, że to jest całkiem niegły pomysł, bo wydaje mi się, że jeden nie będzie wystarczyć tutaj. Nawet ja bym tutaj zrobił najlepiej ten klimatyzator cieczowy, ale nie wiem, czy będzie potrzebny aż tak bardzo klimatyzator cieczowy i w tym wypadku... Nie, dobrze. W takim razie tak, usuwamy tutaj coś takiego, robimy coś takiego, ciach, to też wywolcie. Usuwamy to, to anulujemy, bo to nie jest nam już dłużej potrzebne. I robimy tutaj kable automatyczne, tylko bardzo poproszę to zrobić ze stali.
Ciach i ciach. I teraz to już mogą zrobić, nie wiem, może nie, nie, może nie koniecznie z ołowiu, ale z jakiegoś żelaza. O, żelaza też może być. Ale leci tak. A i. A zastanawiam się, jakby to zrobić. Nie, nie, nie. Myślę, że nie musimy tego tutaj podłączać. Jeśli tutaj będzie powyżej, dajmy na to 75 stopni, to włącza się to i będzie po prostu tutaj cyrkulować. To będzie dużo łatwiejsze rozwiązanie i dużo, dużo bardziej ergonomiczne dla nas, myślę. I po prostu na tym bardzo dużo zaoszczędzimy. I czasu, i miejsca, i nawet prądu trochę zaoszczędzimy. Dobra. Tutaj stawiamy rurę przewodzącą z amalgamatu złota. Może tak, z amalgamatu złota zróbmy. Amalgamat złota bardzo dobrze przewodzi temperaturę, także to warto wiedzieć. Dobra, i ciach. Nie, nie, nie tak. I tutaj ponownie z amalgamatu złota. Mamy go trochę, także możemy zrobić te rury gazowe. I dobra, jakbyście chcieli wiedzieć, skąd go mamy, to spadł z meteorytu. Także taka sprawa. Dobra, tutaj musimy też postawić w tym momencie coś takiego. A, tylko też tak sobie przypomniałem, że w sumie to też musi być ze stali. Tak po głębszym namyśle. Dobra, i ja bym to zrobił w taki sposób, tak, że możemy sobie bez problemu podłączyć to i owo. To nie musi być ze stali, myślę, bo tutaj nie będzie aż tak ciepło. Nie ma tutaj już żadnych innych maszyn w środku, więc o to się nie martwię. Niech to sprzątną i to na dziewiątkę. Niech wszystko stąd zabiorą. Czego nie mogą zabrać? Słonej wody, storage unavailable. Ja bym tutaj postawił konewkę w tym miejscu po prostu. Ja bym tutaj rozkazał wszystko zlewać, ale czy mamy jakąś inną konewkę, gdzie może moglibyśmy to wstawić? Niekoniecznie. Niekoniecznie, więc stawmy tutaj po prostu w tym miejscu konewkę i rozkażemy im tutaj wlewać słoną wodę po prostu. I powinno to rozwiązać nasz przykry problem, tak, bo tutaj z tego co widzę, to tylko ze słoną wodą jest problem. Wszystko inne mogą stąd wziąć. Tak, tutaj to tak, tutaj też słona woda. No dobra, Mip jak widzicie już tutaj przyszedł i będzie to wszystko przenosić. Devon, gdzie jesteś? Dobra, Devon już to buduje, a to jest... Devon to jest silny chłop, mówię wam. To jest nasz... Ty jest nasz OG, prawda? OG Devon. Devon był naszym jednym z pierwszych kolonistów. Jak widzicie, spójrzmy na jego skillki, prawda? 16 konstrukcji, 25 kopania. To jest plus 625% szybkości kopania. Plus 400% prędkości budowania. Plus 140% szybkości biegania. I do tego to jest jeszcze dodatkowe minus 6. Minus 6 za kombinezon i minus 2 za soul food. Nie wiem do końca co to jest soul food. Ale no widzicie, zdecydowanie nie jest on tutaj jakimś słabiakiem i trzeba się liczyć z tym, że jest, no w ogóle jest takim troszeczkę terminatorem. I widzę, że 5 power plant nam tutaj obumierają, ale to też nie jest problem aż taki. W sumie co ja robię, przecież ja mogę po prostu i tak zrobić. Ja mogę to wywalić i niech to cały czas płynie, przecież to nie jest problem, co nie? Więc niech to wywalam i po prostu tutaj będzie cały czas płynąć tam brudna woda. Tak, czasami naprawdę nie myślę. I nie wiem dlaczego, ostatnio coraz częściej nie myślę jak gram w tę grę. Myślę, że po prostu za dużo rzeczy już to jest do roboty i po prostu... Robi się to troszeczkę denerwujące, że... Tak naprawdę muszę robić 5 rzeczy na raz, prawda? Tutaj coś robię, okej, to muszę szybko przeskoczyć tutaj, sprawdzić czy wszystko dobrze idzie, czy nie kliknąłem czegoś źle. Tutaj jeszcze przy okazji, czy zlewałem wodę, muszę sprawdzić. Jakoś tutaj, bo nie wiem, na przykład nie rośnie jakaś roślina, muszę im podpiąć jakąś wodę inną, czy coś. To naprawdę potrafi być troszeczkę irytujące. W każdym razie ja na to nie narzekam, bo według mnie to jest również aspekt tej gry. I między innymi dlatego ta gra była aż tak bardzo udana, bo trzeba być gotowym na wszystko, prawda? Trzeba być gotowym na wszystko i trzeba cały czas się doskonalić, trzeba cały czas się uczyć tej gry tak naprawdę. I to jest coś, co naprawdę uwielbiam w Oxygen Not Included. Na przykład teraz sobie przypomniałem, że mamy w ogóle system ochładzenia tlenu. Kompletnie to zapomniałem i przypomniało mi się, że w sumie to odłączyłem go jakiś czas temu. Ale tutaj nie ma problemu, ale chciałbym też, żeby tutaj chłodne powietrze leciało. Włączyłem, żeby tylko tutaj leciało chłodne powietrze, bo jakby cię, no tutaj to, żeby się też troszeczkę ochodziło. Ale teraz, jak widzicie, zrobił się problem tutaj, bo po pierwsze to, jak działa, to produkuje 4,5 kilo DTU, więc
To jest bardzo dużo, jak na ilość tych geotinerów, które mamy. A po drugie, tutaj oni zaczęli znosić bardzo ciepłą, brudną wodę i to jest też problem. Dlatego między innymi tutaj tak się gorąco zrobiło w tym miejscu. Na szczęście nie zagraża to naszym roślinom, bo między innymi tutaj nic nie rośnie. Tutaj rosły milwoody, ale tutaj już kompletnie zaprzestaliśmy je hodować, bo mamy tyle po prostu jedzenia dobrej jakości, że nie ma się co o to martwić i Bristle Blossom też. Raczej czego? Możemy się całkowicie z tych Bristle Blossomsów wyżywić. Już nie mówiąc o tym, że tutaj też uprawiamy dużo rzeczy, nie? Między innymi te nóż spruty. O, to widzę, chcę rosnąć, ale to dlatego głównie, że te czasami jest minus 2 stopnie albo 1 stopień. To trzeba też co jakiś czas włączać, tak samo to nie rośnie. Miałem to zrobić, ale szczerze mówiąc zapomniałem o tym i nie wiem, czy jest sens w ogóle robić te plantacje slitwitów, bo slitwitów też mamy bardzo dużo. Zbieramy je dziko, jak widzicie, wszystko jest tutaj zaznaczone, żeby zbierali, więc te wszystkie roślinie, które tutaj dziko rosną, one zbierają, no dobra, może tutaj coś nazwę, bo to było przykryte mgłą wojny, tak to się nazywa. Fachowo, więc tego jeszcze nie zaznaczyłem, ale w pewnym momencie po prostu zrobiłem tak, że ciaknąłem tak i zbierajcie wszystko. Także taka sprawa. Patrzcie, jak to wszystko ładnie poznosili, tylko jeszcze weźcie się tym zajmijcie, może niekoniecznie drzwi, niech jeszcze nie budują. Drzwi zbudujemy na samym końcu, tak samo mini pompę gazową. Dobra, i teraz wynieś mi stąd to wszystko i to teraz, bo muszą wynieść tam te wszystkie rzeczy, żeby tak jak mówiłem, bo nawet odsłonić to akurat się chyba nie może, a nie, może i to ciekły wolfram jest wtedy, co? Wolframić się w ciekły wolfram topi? A w sumie to ma sens, bo patrzcie, tutaj możemy zrobić sobie izolację z odpłynięty i z izorezyny, ale izorezyna się chyba robi, nie, to co się w takim razie robiło z wolframu? Bo na pewno pamiętam, że coś się robiło kurde z wolframu i z odpłynięty, ale nie pamiętam kompletnie co. Tak samo patrzcie, jest Abyss Bug. Co on robi? Aha, zobaczmy. Czyli to pożera światło, jak się okazuje, i to może zjadać odchłanit. To ciekawe, nie wiedziałem o tym. Jest jeszcze Radiant Morph. I to po prostu lepsze światło robi. Oj, i to diamenty je, albo barbecue. No to ciekawe. Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał, ponieważ już będziemy kończyć za 22 minuty, więc idealnie, prawda, odcinki trwają około 20 minut. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Jeśli tak, to bym bardzo miło, gdybyś zostawił łapkę w górę oraz świadomiłem wam się moje filmy, to gdybyś zostawił subskrypcję, też byłoby super, ale ja się z wami żegnać. Życzę miłego dnia i pa pa!